Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku ze świetną powtóreczką. W tym odcinku zobaczycie LTTB, czyli 8-tierowy light radziecki, czyli czołg lekki radziecki 8 poziomu. Gracz, który wysłał powtóreczkę, Manik El Duco 11. Cześć, El Duco. Witam wszystkich. No, to tradycyjne pytanie, standardowe. Aha, właśnie, jeszcze tutaj mapa wichura i co, nie udało się wjechać na... No właśnie, próbowałem na boosta wjechać i jakoś nie wyszło, bo bez tego trajektorem mimo wszystko ciężej i jeszcze poblokowali te boosty. Ale da się tam wjeżdżać. Nie sprawdzałem dokładnie. No ale przynajmniej już zbierasz po podświeceniu, przypominam, najlepiej lightami z małą ilością HP na początku jednak zbierać te obrażenia po spotowaniu, nawet nie strzelając. No ale chociaż ty nie strzelając, tak i tak non stop cię ktoś tu widzi. Dobra, na początku o ten nick, czyli El Duco. Nie mam pojęcia, nie będę strzelał. Duco to, nie wiem, po brazylijsku kaczka? Nie, no to jest ogółem tak naprawdę jakby nie patrzeć losowo, bo ja gram w WoTa stosunkowo długo, od 2012 roku i wtedy nie miałem pomysłu przy wybraniu nicku, akurat kuzyn siedział obok mnie, no to zdałem się na jego pomysł i się udało, nie? I kuzyn powiedział El Duco. No, dokładnie, ale wtedy się zabawnie grało, kiedy grałem MXM40, bo wiadomo, kaczka gra kaczką, nie? Tak jest. No właśnie, MX40, z tego co pamiętam, fajny czołg na robienie WN-a. Znaczy, no nieważne. Dobra, czyli grasz w Plutonie z kolegą, który jest na Skorpionie. No i jak wiadomo, w takich Plutonach Skorpion zapewne gdzieś tam z tyłu, a lajcik świeci. Tylko że widać, że te dwa lajty już blisko są twojego kumpla. Trzeba im pomóc, nie? Znaczy, no, kumplowi. Dokładnie, priorytet to był ten Batchat, żeby go zdjąć, bo ma ten magazynek i on może zrobić dużo szkody, nie? Jak na razie jest w miarę dobrze, jeszcze nie dostałeś żadnej pestki, no i popatrz czata. Słuchaj, LTTB, o, i poszedł ładnie na tarana, czyli, czekaj, ile on waży? Cholewcia, nie przewinąłem sobie, ale chyba tym lightem się, coś mi się... Jest leciutki, nie się ciężko taranuje. Aha, ciężko, tak? Może tylko inne lighty w sumie staranować, ale ma ten pancerz z przodu 90, to fajnie wchodzi w inne lighty. No jak oceniasz tego lighta? Bo szczerze mówiąc, ja tym LTTB grałem kiedyś, ale jak był na 7 tierze i teraz, no nie wiem dokładnie, no, czy się coś pozmieniało. Jakbyś mógł delikatnie opowiedzieć właśnie, jak ci się podoba LTTB? Moim zdaniem LTTB to jest kompletny light. Jest szybki, ma dobry pancerz, który często zaskakuje, potrafi dignąć od obiektów czy od skorpionów. No, mobilność to jest jedna z topowych, a naprawdę mu nie brakuje... Wad mu nie brakuje. Jedyną co może być, to w sobie można dać depresję działa. A tak poza tym według mnie czoł kompletny. Tu już na tej ta bitwa jest na stokowej lufie i silniku, także nie ma co patrzeć z tą penetrację. A fajnie, że ten typ 4 heavy tak w pewnym momencie patrzył na ciebie, ale później jednak wybrał inny cel. Wiadomo, z haubicy na lighta mógłby cię zdjąć, nie? Szczerze? Na tym wchodzi po 300 z tych typów 5 heavy. Tak? O. No po 300, bo kiedy ja gram, to zazwyczaj właśnie, bo on nie ma takiego słabego pancerza, bo on ma 90 na wieży i 90 z przodu. A no faktycznie. Wieża jeszcze po bokach 75, z tyłu 52, czyli faktycznie no ten kadłub też po bokach 45, no czyli nie jest tak łatwo. No i wjechałeś do miasta, czyli akcja świecenia już się skończyła, teraz czas na akcję niszczenia i postanowiłeś jednak przyjąć, można powiedzieć, jedną pesteczkę, bo widać, że nie chowałeś się, a niech nas strzeli, nie? No dokładnie, bo zauważyłem już na bazie jak Tigera i Mauer Bresiera. Chciałem ich jak najszybciej dobić. Mały, jak to powiedziałeś? Mauer Bresiera? Mauer Bresier, no nie wiem, co się tak czyta, ale... Aha. Ja tak zawsze mówię. To jest ten nowy czołg premium, tak? Tak, to jest ta premka. O shit, to dobrze, że mi przypomniałeś. Mam konto, gdzie mogę sobie testować ten czołg. No to...
jutro zrobię odcinek. Okej. No i co? Teraz ratować kumpla, który jest na hita od Małego Bresiera. Golda, widzę, że teraz nie załączyłeś na tego twardziela. On nie jest właśnie twardy, on jest mięciutki i zobaczysz właśnie, jak będzie wchodzić. Ty faktycznie. Od boku wchodzi wszystko, nawet jest taki udes, to przebija go wszędzie, w górną płytę nawet, nie? Mhm. No i warto zobaczyć sobie 4,5 sekundy, ale to działko, jak na lighta, to nawet nieźle wali. Czekaj, ile to ma? Chyba po 180, tak? Tak, ale kurde, to nie jest to samo, co to topowe mimo wszystko, nie? Bo to topowe ma 170 penetracji, a nie 144, to jest coś niezadowolone. Czyli ty nie masz działa topowego tutaj? No, działa i silnika, nie mam topowego. Aha. No, no, no. A teraz już masz zapewne, tak? Mam. To była 10. bitwa na nim. No, no to widzisz. Zapomniałem się ciebie na początku o to spytać. I najlepszą swoją bitwę zrobiłeś na prawie stokowym LTTB, nie? No, na to wychodzi. No i teraz wiadomo, gąseczka by się przydała i jest. I teraz taka ciekawostka. Gdzie by tu strzelać, nie? Tak postanowiłeś jednak na przemian, nie? No i ja też, bo myślałem, że on się naprawi. Mogłem sobie podjechać i cały czas go dojść z detraka, ale pomyślałem sobie, że wtedy jeszcze ten fog by mi zabrał damage, nie? To wtedy postrzeliłbym sobie lepiej. Mhm. Też oczywiście przypomnę, że takie detrakowanie jest o tyle też korzystne, że nawet jeżeli ktoś strzeli w tego Jagdtigera, to połowa, można powiedzieć, obrażeń idzie na twoje konto. Już zaczął płonąć. Jeszcze zaczął płonąć i to jest chyba drugie, nie, pierwsze podpalenie. Ja dziś jeszcze bez kawy jestem i tak jakoś nieskupiony. I już jak widać prawie 20 tysięcy WN-a, jeszcze zostały dwa pojazdy. Kumpel niestety stracił życie, no i WZ-teczka. Foch i ty atakujecie WZ-teczkę, tylko że no właśnie ciężko wyjechać, no niestety przy dobrym losowaniu to WZ-ka może nawet cię zdjąć. No. A wy widziałeś Baczata, co zrobił teraz? No tak, wskoczył do wody, taki trochę dziwny manewr. Ale są różni ludzie, jak mają taktyki wodne, to mogą mieć, nie? Skoczył do wody. A ten WZ widać, że bardziej ciebie chce zniszczyć. No to mnie właśnie trochę zdziwiło, nie? Mhm. No jeszcze dostałeś peskę od Tedeka. No i został Tedek. Przydałoby się zrobić 6. killa, żeby mieć medal dodatkowy, nie? No niestety, już zaspoileruję trochę, Foch okazał się wredny, bo zabrał mi i Orlika, i specjalista, tak? To by było chyba 2000 expa. Ale to powiedz mi, dlaczego takie kółko robisz? Nie lepiej było poczekać na jeden strzał? No właśnie nie wiedziałem, z którą strony będzie stał, już chciałem na pewniaka w bogu chlastać. Oh my god. Ale to kółeczko okropnie duże robisz w tej chwili. Trochę może, być może Foch nawet czekał na ciebie i w pewnym momencie się wkurzył, mówi, kurwa, gdzie ten light jest, nie? Nie, on akurat, zobaczysz, co zrobi chamsko, nie? No, zobaczymy. On będzie czekał, aż ja strzelę i potem zacznie strzelać do niego, nie? A, bo on ma magazynek przecież, tak? No. Podniesiona lufa? On specjalnie mi go będzie chciał zabrać, nie? No i zaczął strzelać, no faktycznie. No naprawdę, to było trochę niefajne. Idiot. No się trochę wkurzyłem mimo wszystko, bo tak to było więcej expa, nie? Tak jest, więcej expa. No i tak mówiłeś, Orlik. Ale tak i tak zrobiłeś wynik, który w tym patchu jest na razie najlepszy, jeżeli chodzi o obrażenia chyba i exp, tak? Obrażenia jest jeden lepszy, ale o exp mam najlepszy. Tak jest. Czyli prawie 5000 obrażeń, 1842 bazowego expa. Niestety 5 zniszczonych pojazdów, nie wiem dokładnie, muszę kiedyś chyba popytać się jakiegoś specjalistę, jak to jest z tymi medalami, ile na przykład taki specjalista dodaje do expa, czy jest na przykład jakaś stała wartość? Ja nie wiem do końca, ale wiem, że te epickie medale dają dużo i przypuszczam, że gdyby one właśnie były, to by było to 2000 expa. A 2000 expa pierwszy raz byś osiągnął, czy już no kiedyś? Pierwszy raz, nie ma szansy tak łatwo zrobić tego 2000 expa. No zgadzam się. Dobra,
No to w zasadzie wszystko. Ja bardzo dziękuję za pokazanie powtóreczki na LTTB. Czołg fajny, oczywiście najważniejsze jest to, żeby dojść do T100 LT, tak? Dokładnie. Bo też jest uznawany za jednego z najlepszego lighta w grze i w sumie na te wszystkie ważniejsze bitwy właśnie wolą na spota brać T100 LT zamiast batchatów. Tak jest, tak jest. Najlepszy spoter na 10 tierach. Dobra. Ja bardzo dziękuję. No i cóż, mówiłeś, że uczysz się w technikum budowlanym, czyli co? W nowym roku w zasadzie no, nauka, czyli żadnych tam konkretnych planów. No to jeszcze masz czas na planowanie. Czy już? A dobra, nieważne, bez sensu pytanie. No przez brak kawy takie głupie pytanie zadam. No nie ma problemu, ja też, gdy kawę nie wypiję, to też zaczynam wariować. Dobra, to może chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec. No oczywiście chciałbym pozdrowić Zielonego, bo do mnie pisał, pozdrów mnie i w ogóle całych moich znajomych. To pozdrawiam. Jeszcze Goziego i Wetina. Tak jest, bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i wszystkim życzę super nowego roku. Na razie, cześć.